Jakiego wyniku spodziewacie się od polskiego Enterprise na turnieju RMR? To, co w ostatnich kilku dniach działo się wokół składu 9, przechodzi już naprawdę ludzkie pojęcie i w zasadzie nikt nie mógł spodziewać się tego, jaką propozycję otrzyma Menio i spółka. Zacznijmy jednak od początku. Liki polskiego podwórka CS-a dwa dni temu wrzucili takiego posta z GIF-em, który sugeruje wtedy, że między tymi dwoma formacjami, czyli ex-Anonymo i 9, może dojść do czegoś ciekawego w najbliższej przyszłości. Bardzo szybko postanowił wyjaśnić to menedżer formacji 9, Krzysztof Jędras. Podobno ex-Anonymo skontaktowało się z jednym z włodarzy ich organizacji, proponując fuzję obu składów, jednak na zasadach byłego Anonymo. Krzysztof podkreślił jednak, że na obecną chwilę żadne zmiany w składzie nie są rozważane. Szczerze według mnie bardzo dziwny ruch. Jeszcze zważywszy na to, że ex-Anonymo chciało to zrobić na swoich własnych zasadach, co prawdopodobnie kompletnie nie opłacałoby się formacji 9. Nieco więcej dowiedzieliśmy się m.in. od polskiej szuflady, którzy stwierdzili, że skład ex-Anonymo przez to, iż nie znaleźli żadnej nowej organizacji dla siebie, chcą oferować się różnym składom właśnie w formie fuzji, tak jak było to w przypadku 9. Pojawia się pytanie, czy ktokolwiek się na to zgodzi. Przecieki o 9 zaczęły iść dalej. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że Minirox miałby zostać ich drugim trenerem bądź analitykiem. Z kolei inne źródło mówiło o tym, że ma on po prostu zastąpić Nawrota w roli głównego coacha. I właśnie ta druga informacja zaczyna się spełniać. Dzisiaj koło godziny 14 9 poinformowało, że Nawrot nie jest dłużej ich trenerem, a o powodach takiej decyzji posłuchajcie bezpośrednio od niego. Tam z tą decyzją. Powodów jest kilka, na pewno głównym powodem jest to, że po prostu nie jestem w stanie aktualnie się skupić w 100% na drużynie, na prowadzeniu drużyny przez to, że po prostu czułem swego rodzaju wypalenie, może można to nazwać. Nie byłem w stanie dać się 100% i stwierdziłem, że po prostu nie ma sensu robić coś na pół gwizdka i tracić czas ludzi, którym dookoła tak naprawdę zależy na tym projekcie. Szkoda, że tak to się potoczyło, ale lepiej nie robić niczego na siłę i zostawić ten projekt osobie, która będzie mogła zaangażować się w 100%. Ponadto w wirze tych wszystkich wiadomości prawdopodobnie Virtuoso miałby opuścić skład ex-Anonymo. Vince bardzo szybko zdementował tę plotkę, choć wciąż może być w niej ziarenko prawdy. Na bieżąco o tej całej sytuacji będziemy standardowo informować w naszym Discordzie, którego link macie w opisie i komentarzu. Zostawiamy już jednak ten temat, bo wczoraj wydarzyła się kolejna historyczna chwila z udziałem polskiej formacji ENS. Odświeżony ranking HLTV już za cały turniej IM Katowice i okazuje się, że Hades i spółka wylądowali aż na 13 miejscu. Tym samym jest to kolejny rekord koru byłego 9, którzy wcześniej najwyżej byli na 17 lokacie. Zdecydowanie zasłużenie, kiedy tak naprawdę pokonali top 1 świata na lanie. A to nie wszystko, bo mamy jeszcze ranking ze strony ESL. Tutaj ENS jest jeszcze wyżej, tam zajmujemy 12 miejsce i w zasadzie niewiele brakuje nam, aby dostać się do top 10. Udane RMR-y z pewnością pozwolą nam na najważniejszy awans do najlepszej dziesiątki drużyn na świecie. A propos jeszcze tak na szybko RMR-ów, to już jutro rusza pierwsza tura tych kwalifikacji do Majora, gdzie zobaczymy naszą polską formację Enterprise, czyli Extender Flash w składzie Tao, Demo, Friend, Buymi oraz Exist. A to wszystko transmitowane będzie na kanale Izaka, włącznie z Majorem. Ich pierwszy mecz jutro o godzinie 14 na mocną ekipę Amcal. Witajcie na CSGO Skins, czyli stronie ze skinami, która jest już na rynku od 2015 roku. Oczywiście standardowo możemy na niej otwierać skrzynki, bić się z innymi na case battle, a jeśli jakiś skin nam się nie spodoba, to łatwo możemy wymienić go w exchangerze. Wypatrujcie również różnych eventów i nie zapomnijcie o darmowym daily case'ie. Metody płatności to przelewy, blik, nasze skiny czy nawet przez SMS-a. Używając naszego kodu PIKI dostaniecie 2,50 i 10% bonusu do ładowania. Pamiętajcie, że strona przeznaczona jest tylko dla osób powyżej 18 roku życia. Zapraszamy do wypróbowania CSGO Skins. Zanim przejdziemy do innych kwestii, musimy wspomnieć jeszcze o tym finale na niedawno zakończonym IM Katowice. To był pogrom po stronie Spirit, a konkretnie Donka, który świetnie czytał grę i nie dał Face większych szans. On sam w wielkim finale wykręcił statystyki 82-40, robiąc rating na poziomie 1,93. Szczerze mówiąc, już dawno czegoś takiego nie widziałem. Nie wiem, czy kiedykolwiek ktokolwiek zrobił takie liczby w finale. Ogólnie zawody zakończył na fenomenalnym ratingu 1,70. Drugi Monezy miał jedynie 1,35. Widać dzięki temu ogromną przepaść pomiędzy Donkiem a resztą sceny. Ostatni raz coś takiego mogliśmy oglądać na ESL One New York w 2017 roku, gdzie to Niko wykręcił dokładnie taki sam rating. Wciąż jednak Donk musiał rozegrać więcej map niż wtedy Niko, więc tym bardziej robi to wrażenie. Już nawet oficjalny profil Team Spirit domagało się, żeby sprawdzili komputer Donka, żartobliwie twierdząc, muszę przyznać, że Donk nie jest normalnym człowiekiem. Ktoś musi sprawdzić jego komputer. Pytam adminów, mówią, że jest czysty, ale im nie wierzę. Overdrive zdradził trochę za kulisami
biznesowych rzeczy związanych z Team Spirit. Napisał m.in., że zarządzanie i oczywiście kwestie coachingowe mają bardzo duży wpływ na wyniki zespołu. Sotwik w Akademii i Hali w głównym składzie robią ogromną robotę. No i jak widać, teraz to się zwraca. Już w 2023 roku Dong miał oferty z wielkich drużyn. Do niego odezwało się m.in. Vitality, TSM czy Falcons Akademii. Ostatecznie słusznie pozostał w Spirit. Z tyku do tego wszystkiego stwierdził, że będzie to interesujące, jak cała proscena będzie starała się znaleźć sposób na skontrowanie jednego zawodnika, dodając, że nigdy wcześniej czegoś takiego nie widział. Na koniec tego tematu łapcie tutaj jeszcze krótki fragment materiału z odebrania nagród za drugie miejsce po stronie FaZe. As we see the medal ceremony, of course, FaZe receiving their medals after a valiant effort and a great performance throughout the tournament, unfortunately not enough in the final. They are given their medals by the senior product manager of CS at IEM, Michael Parsons, and the entire arena was cheering FaZe clan. But unfortunately, the end of the road for them today in Katowice. And for FaZe Clan, not the performance, or better yet, the expectation of what we had when we walked in here today. We thought this might be much closer at the very last map, at the very minimum. But no, for FaZe, it's back to the drawing board, and also kind of ruining that whole idea that they go to every final now. PGL miało dla nas kilka ogłoszeń jeszcze przed rozpoczęciem zawodów RMR. Po pierwsze, ich streamy będzie dało się oglądać na Kiku. Ludzie byli lekko przerażeni, bo myśleli, że Twitch i YouTube pójdą całkowicie w odstawkę, ale na szczęście PGL potwierdziło, że będzie na wszystkich trzech platformach. Ponadto ogłoszono też, że widzowie będą mogli cieszyć się nieprzerwaną akcją z Counter-Strike'a 2, ponieważ nie będzie żadnych przerw reklamowych w połowie spotkań. Do tego PGL zażądało od wszystkich uczestników RMR, aby wystosowali odpowiednie oświadczenie dotyczące potencjalnych konfliktów interesów w trakcie turnieju. Przykładowo Brolan, który obecnie gra w Maus, jest wypożyczony z Ninjas in Pyjamas, a mogą być potencjalnymi przeciwnikami w dalszych fazach. Do tego istnieje też konflikt interesów w przypadku FaZe i Complexity. W końcu są oni pod jednym podmiotem, a konkretnie Gamesquare. Dobrze, że PGL nie odstawiło tego tematu na bok. To już oficjalne. Simple zapowiedział, że chce wrócić do profesjonalnego grania w Counter-Strike'a po Majorze. W tej chwili jest wpisany jako szósty zawodnik dla NATO z Vincere, ale ma nadzieję, że będzie mógł powrócić po tych największych zawodach. Przyznał też, że nigdy nie chciałby się przenieść do Cloud9, w którym gra czterech rosyjskich zawodników. Wczoraj miała miejsce mniejsza aktualizacja do CSa 2, która w dużej mierze naprawiała sytuację z FPS-ami związane z VoIP-em. No i ogólnie poprawiono kilka rzeczy. Jednakże Gabe Follower przez ostatnie update'y znalazł kolejne nawiązanie do renderowania poszczególnych pasm włosów naszych agentów. Podobno to działać na takiej samej zasadzie jak w przypadku silnika Frostbite i piłkarzy w FIFA. No i na sam koniec, Pasha zamierza odpalić swój nowy tajemniczy projekt. I jak sam twierdzi, będą zwolennicy, jak i przeciwnicy. Jeśli ten projekt będzie na siebie zarabiać, pomoże mu to zainwestować w jego własną drużynę, bo nie chce jej opłacać z własnej kieszeni, wiedząc, jakie wiążą się z tym koszta. Organizacja BIG po ostatnich niezadowalających rezultatach zdecydowała się na zmiany w składzie, które niestety dotknęły naszego polskiego gracza Mantu. Do ich formacji powrócili Syrson oraz JDC, natomiast drużyny żegrają się Sin i Mantu, którzy w tej chwili są na ławce rezerwowych. Szkoda, zwłaszcza że Mateusz był jednym z filarów tego składu i z formą, którą prezentuje, zdecydowanie na to nie zasłużył. Zapewne chodziło też o to, że BIG chciało ponownie mieć w 100% niemiecki zespół. Rosyjska formacja Aurora ma zamiar pożegnać się z ich trenerem Huchem, a przynajmniej tak twierdzą zaufane źródła Overdrive'a. Innymi słowy, przebudowa tej formacji trwa w najlepsze. No i na koniec mamy plotkę, którą należy brać z przymrużeniem oka. Według Harumiego z zespołu Bleed miały pożegnać się Cypher. Taka kolej rzeczy miałaby w teorii sens, zważywszy na to, że Kasad już kilka dni wcześniej zapowiedział zmiany w tym składzie. Po sukcesach Palworld oraz Enshrouded, społeczność graczy chce więcej tego typu produkcji, a ta już lada moment wydaje się zadebiutować oficjalnie na Steamie. Nightingale to survival w klimacie steampunk i elementami fantasy. Oczywiście cel jest prosty, musimy zbudować bazę, organizować wyprawy w poszukiwaniu surowców, do tego gra kładzie duży nacisk na walkę i fabułę. Nightingale stworzony jest przez weteranów ze studia BioWare, a produkcja ma być głównie nastawiona na kooperację. Warto zaznaczyć, że miały już miejsce testy tej gry i wyszły tak dobrze, że twórcy przyspieszyli premierę o 2 dni, tym samym dostaniemy ją już 20 lutego. Jeśli chcecie znaleźć się w kolejnym zagraniu dnia, wystarczy podeślić swoją akcję naszego Discorda w zakładkę zagrania dnia. Link macie w opisie oraz komentarzu. A w tym materiale byłoby na tyle. Nie zapomnijcie o naszym kodzie na CSGO Skins, tym samym wspieracie też nasz kanał. A no i standardowo wbijajcie na Discorda oraz zostawcie po sobie łapkę w górę oraz subskrypcję. Dzięki, że jesteście z nami.